Nazywam się Marcin Majewski i chciałbym zaprosić Państwa na kurs z biblistyki. Kurs z wprowadzenia do Pisma Świętego. Kurs będzie składał się z trzech zasadniczych części. Pierwsza to będzie wstęp ogólny do Biblii, taka introdukcja, wprowadzenie do najważniejszych tematów związanych z Pismem Świętym, tak żebyśmy mogli odpowiednio podejść do zagadnień Pisma Świętego. Druga część będzie poświęcona zasadniczo Staremu Testamentowi, a trzecia część Nowemu Testamentowi. Pierwsze dwie części tego kursu poprowadzę ja, czyli wstęp ogólny do Pisma Świętego i Stary Testament. Natomiast trzecią część kursu poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Z czego będą się składały te poszczególne trzy części? Otóż pierwsza część, wstępna, to będą cztery zasadnicze tematy, cztery zasadnicze punkty. Pierwszy punkt wprowadzenia to jest historia tekstu biblijnego. Będziemy chcieli sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy powstały teksty biblijne i jak powstały, jak do tego doszło, że powstały teksty biblijne. Poza tym odpowiemy sobie na pytanie, czy zachowały się autografy tekstów natchnionych, czyli oryginalne pisma pisarzy świętych, hagiografów. Powiemy w tym kontekście, co to są odpisy, co to są manuskrypty, co to są kodeksy. Też zwrócimy uwagę na starożytne przekłady. Troszkę opowiem o Qumran w tym kontekście, bo to jest bardzo ważne. Troszkę opowiem, co to jest Masora. No i oczywiście, czym się zajmuje krytyka tekstualna Biblii. Najprościej będziemy chcieli sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd mamy tekst biblijny, jak on wygląda, jeżeli chodzi o oryginalne teksty Biblii. To będzie pierwszy punkt wprowadzenia. Drugi punkt wprowadzenia to będzie kanon biblijny Starego Nowego Testamentu. Tutaj będziemy chcieli sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że pewne księgi starożytne uznano za kanoniczne i święte, podczas gdy inne nie uznano, bo mamy też księgi, które nie weszły do kanonu i nie są uznane za święte, a też są starożytne, pochodzą na przykład z tych samych czasów. Więc spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie właśnie o kanon biblijny, tak Starego Testamentu, jak i kanon biblijny Nowego Testamentu. Czyli kiedy to miało miejsce, jak się sformułował kanon. No i przede wszystkim powiemy sobie, jaki jest kanon żydowski, jaki jest kanon katolicki, jaki jest kanon prawosławny, jaki jest kanon protestancki. Odpowiemy też na pytanie, co to są księgi deuterokanoniczne, czyli tak zwane wtórnokanoniczne i ewentualnie, co to są apokryfy. To będzie drugi punkt. Kolejny punkt wprowadzenia do Pisma Świętego będzie dotyczył kwestii natchnienia biblijnego, natchnienie biblijne. Dlatego, że jeżeli mówimy o kanonie, że pewne księgi zostały uznane za święte, to właśnie z tego względu, że Kościół czy dana wspólnota rozpoznała w nich natchnienie Boże, że przez te księgi przemawia Bóg. I dlatego będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, w ogóle czym jest natchnienie. To pytanie jest bardzo ważne, dlatego że od tego, jak będziemy rozumieć natchnienie biblijne, będzie zależało to, jak w ogóle my podejdziemy do Biblii, jak będziemy rozumieć Biblię, jak będziemy ją interpretować. Spróbujmy sobie odpowiedzieć, ja podam tradycyjną definicję natchnienia, ale też podam pewne problemy związane z tą definicją, no i spróbuję jakby troszeczkę tutaj rozszerzyć tą problematykę natchnienia. Też w tym punkcie spróbuję odpowiedzieć na takie ważne pytanie, jak się ma natchnienie do prawdy Pisma Świętego. Bo skoro mówimy, że Pismo Święte jest natchnione przez Boga, a Bóg się nie może mylić, no to przypisujemy Biblii kategorię bezbłędności, prawdy, że Biblia mówi prawdę. Tak? No więc jak to się ma chociażby do nauk przyrodniczych, do nauk historycznych, które mówią nam dzisiaj, pokazują, że pewne rzeczy stoją w konflikcie do tego, co mówi Biblia, a to do tego, co mówią nam nauki przyrodnicze, czy chociażby nauki historyczne. Więc spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest prawda Biblii, co jest natchnionym tekstem i jak, jakby, co jest prawdziwe, czyli na czym polega prawda Biblii, w czym i gdzie szukamy prawdy Pisma Świętego. To będzie punkt dotyczący natchnienia. I czwarty, taki ostatni punkt, jeżeli chodzi o wprowadzenie do całego kursu, wprowadzenie do Pisma Świętego, to będzie kwestia interpretacji. To jest bardzo ważna kwestia, dlatego że tutaj właśnie odpowiemy sobie na pytanie, jak czytać Pismo Święte, jak je interpretować, jak dobrze podejść, żeby rozumieć Pismo Święte. Co jest ważne w takim podejściu, bym powiedział, naukowym, ale też katolickim podejściu do interpretacji Pisma Świętego. Spróbujemy sobie powiedzieć, co są gatunki literackie w Biblii, co to jest kontekst, dlaczego jest bardzo tak ważną zasadą hermeneutyczną. Powiemy sobie troszkę o egzegezie historyczno-krytycznej, o metodzie kanonicznej w podejściu do Biblii, o innych metodach w podejściu. Generalnie będziemy chcieli sobie naświetlić problem, jak interpretować Biblię. Bo Biblię trzeba interpretować,
Ale o tym właśnie powiemy sobie już szerzej w tym czwartym punkcie wprowadzeniu. To tym zajmiemy się na pierwszych wykładach. Jeżeli chodzi o kwestie Starego Testamentu i Nowego Testamentu, tutaj zasadniczo zajmiemy się najważniejszymi częściami Biblii. To znaczy, jeżeli chodzi o Stary Testament, omówimy sobie po kolei pięcioksiąg, później księgi historyczne, później księgi prorockie i księgi mądrościowe, czyli te cztery zasadnicze części Starego Testamentu. A jeżeli chodzi o Nowy Testament, to tutaj ksiądz profesor Piotr omówi najpierw cztery Ewangelie, czyli poświęci kolejne wykłady Ewangelii Marka, Łukasza, Mateusza i Jana, a piąty wykład poświęci listom Pawłowym, innym pismom Nowego Testamentu, zwłaszcza ze szczególnym uwzględnieniem właśnie listów Pawłowych. Zachęcam serdecznie do wzięcia udziału w kursie.